o ile dobrze rozumiem, to chodzi o to, że jest jeden Bóg i tak się na, jak kolega ma swoje imię, czy każdy nas moje imię, a jest tyle religii, więc na przykład jeśli ktoś powie do niego Hubert, a to nie jest jego imię, to nie zareaguje. Jeśli zwróci się do kolegi jego imieniem, to wtedy on będzie reagował. I tak samo Bóg, jest wiele religii, w każdej jest inaczej nazywany. Tak? Czy jak się modlimy do Niego, to do kogo się modlimy właściwie, tak? Czy modlimy się do jednego Boga, czy do wielu Bogów? For example, I have my own name, and if somebody tell who is calling me Hubert, I will not react, because this is not my name. So everybody has the name, so I'd like to ask about God. So God who created so many religions. So if one religion, we are calling God. God does not create different religions. Bóg nie stworzył różnych religii. That's man. But is the second part of the question. So, but you know, if we call him one name, it is okay. But in another religion, they are calling him another name. So we are praying to one God or other gods. But if my name is Peter. Moje imię to jest Piotr. Oh, John. Albo John. You will have another meaning in another language. You have, mamy różne znaczenia w różnych językach. Juan for John. Jedno z nich to jest John. Juan. John. To jest, Juan to jest Jan. John. So we are talking about the same person. Więc mówimy o tej samej osobie. It is called computadora. To się nazywa komputer. It's a computer. Computadora, komputer. Computerowa. Komputer po polsku. This is called laptop. To się nazywa laptop. You say laptope. Laptop. Also. Okay, so it's the same thing. To jest ta sama rzecz. So the sun. Więc słońce. In other countries they call it sol. W innym kraju ono się nazywa sol. In Sanskrit it's called Surya. W sanskrycie nazywa się Surya. In French it's called Soleil. We Francji nazywa się Soleil. They are talking about the same. Nie, ale mówimy o tym samym. It's not a French song, an English song. Nie ma francuskiego czy angielskiego słońca. So the same. God does not create different religions. Więc tak samo Bóg nie stwarza różnych religii. Religion. Religia. Means religa, reconnect. Reli to znaczy religa, czyli ponowne połączenie. Reconnect. Ponowne połączenie. So, like, you have to reconnect with God. Więc musimy połączyć się z Bogiem. Ponownie. W sanskrycie to się nazywa yoga. Yoga means to unite. Yoga znaczy połączenie. Like union. Jak unia. Yoga. Yoga. Konjuga. No, taki wspólny. All this is union. To wszystko jest jednością. It's talking about the same thing. Więc mówimy o tej samej rzeczy. This means we are apart and God is somewhere else. To znaczy, że my jesteśmy z daleka, Bóg jest gdzieś indziej. We have to reconnect. To my jesteśmy gdzieś indziej, Bóg jest daleko, więc musimy tak odnowić ten związek. Now, depending on the understanding of the people, you teach the same science in a different way. Więc w zależności od możliwości rozumienia różnych ludzi, nauczamy tych samych nauk w różny sposób. If there are two little kids here, na przykład gdyby była to dwójka małych dzieci, I say two apples plus two apples make four apples. Bym mówił w ten sposób, dwa jabłka plus dwa jabłka równa się cztery jabłka. Ale jeśli byliby to ludzie, którzy rozumieją matematykę, mógłbym powiedzieć 2 miliony lat temu. I wtedy takie osoby zrozumieją. Ale to jest ta sama nauka, matematyka. Tak samo nauka o Bogu, ona jest taka sama. Give it to different places, times and circumstances according of the understanding of the people. Ale w zależności od czasu, miejsca i możliwości rozumienia danych osób, ono ją objawia w różny sposób. In this place that now we call India. Na przykład jest takie miejsce, które nazywamy India.
space. This is India with the Himalayas by the range. To są Indie, powiedzmy, że to są Himalaje. Just 50 years ago. 50 lat temu. This was also India. To również była India. 300 years ago. 300 lat temu. This was also India. To również była India. 700 years ago. 700 lat temu. All this was India. To również była India. Thailand was India. Tajlandia była należała do Indii. Malaysia was India. Malezja należała do Indii. All the way to Bali. Wszystko aż tam do Bali. Kambodża. Kambodża. Vietnam. Vietnam. All was India. To wszystko było India. The upper part of China was India. Tam wyższa część Chin też należała do Indii. This place here is called Rajasthan. Tam, to miejsce tutaj się nazywa Rajasthan. Raja. Raja. Stan. Stan. Stan means place. Stan znaczy miejsce. The place of the Rajas. Place, miejsce Rajów. Czyli królów. Rajasthan, Rajasthan, Pakistan, Uzbekistan, Uzbekistan. All their names in Sanskrit. Wszystko to są imiona sanskryckie. Iran, Irak, Iran, Irak, Persja. Sanskrit. To są wszystko nazwy sanskryckie. And 2000 years ago. A 2000 lat temu. All this was India. Wszystko to było India. All the way to Africa. Wszystko do Afryki to było India. Basically, was no such a thing as India. Nie było takiej rzeczy jak India. India is just one river that comes down here. India to jedna rzeka, która idzie tutaj w dół. This river that comes from the Himalayas. Ta rzeka, która idzie tutaj z Himalajów. It's called the Sindhu River. Nazywa się rzeka Sindhu. The Persians, they attack India. Persowie zaatakowali Indię. They cannot pronounce the S. Nie byli w stanie wymówić S. So they call this river the Hindu River. O, więc oni nazwali tą rzekę Hindu. And the ones who live in this side of the river. I ktoś, kto mieszka po tej stronie rzeki. They call it Hindus. Oni nazwali ich Hindusami. So not even the name belongs to the people. Nawet to, ta nazwa nie należy do ludzi. What is one river here in Poland? Wisła. It's like if you the Polish people they call it the Wisłas. Na przykład to tak jakby ludzie w Polsce nazywali Wisłanami. So Hindu is not even a Sanskrit word. Hindu to nawet nie jest sanskryckie słowo. So when you're talking about India, like for example in the time of Lord Jesus. Więc kiedy mówimy o Indiach, na przykład za czasów Jezusa Chrystusa. Palestina, Judea, Jerusalem. Palestyna, Jeruzalem. All this was part of what the great continent that was following the same culture. Więc to wszystko było częścią tego samego kontynentu, gdzie panowała wielka kultura. It's just to give you a view. Here. Tutaj. You have South America. Mamy Północną Amerykę. Here was the Incas. Tutaj byli Inkowie. All this belongs to the Incas. Wszystko to należało do Inków. Here was the Mayas. Tu byli Majowie. Here in Mexico was the Aztecs. Tutaj byli Aztecy koło Meksyku. They all have the same system of astrology. Oni mieli ten sam system astrologii. The same system of social organization. Ten sam system organizacji socjalnej. They have temples for the same deities. Oni mieli świątynie dla tych samych bóstw. Same. To samo. Here you have Africa. Tutaj jest Afryka. Here is Egypt. Tutaj jest Egipt. They worship the same gods of the Incas, the same gods of the Aztecs, same gods of the Mayas. Oni czcili tych samych bogów, Inków, Azteków i Majów. They have the same social system. Mieli ten sam system organizacji. Brahmanas, Bramini, Kshatriyas, Kshatriyowie, Vaishyas i Śudrowie. Intellectuals, kings. Inteligencja, królowie, the people who produce things, kupcy and workers. I pracownicy. All organized very nicely. Wszystko to było zorganizowane w bardzo dobry sposób. Same the Incas, to samo Inkowie, to samo Aztekowie i Majowie. Was a system. To był system. Everywhere the same. Wszędzie on był stosowany, ten sam system. Even how they cook, same here, same. Nawet sposób, w jaki gotowali, to samo wszędzie.